Hey, yo, if you got more than $100 in your pocket, hey, yo, make some noise in this bitch. Cause I'm getting money like a motherfucker, y'all. Dzisiaj omówimy sobie przejścia gardy, ale zaczniemy jeszcze od jednego aspektu związanego z ostatnim odcinkiem, mianowicie z prowadzeniami. Mówiliśmy, że sprowadzenie może mieć miejsce jedynie, jeśli sprowadzający ma obie stopy w obszarze walki i właśnie taką sytuację też dosyć niebezpieczną i kontrowersyjną chcemy Wam pokazać, która często występuje na zawodach. Wyobraźmy sobie, że to jest tu strefa bezpieczeństwa. Damian znajduje się już w strefie bezpieczeństwa. Paweł jest na macie i wykonuje, najczęściej to ma miejsce przy wejściu w nogi, właśnie Paweł wykona wejście. I widzimy, tu powinna zaraz nastąpić komenda stop. Dlaczego? O ile zawodnik może wykonać rzut, jeśli drugi znajduje, przeciwnik jego znajduje się w strefie bezpieczeństwa, to ten rzut powinien mieć natychmiast miejsce po nawiązaniu kontaktu czy po rozpoczęciu akcji. Nie może być tak, że Paweł wchodzi w nogi czy wykonuje jakąś inną próbę rzutu i gonią się przez dwie maty, stwarzają zagrożenie, czy nie wiem, co gorsze, wpadają w barierki, w stoliki sędziowskie. Czyli jeśli taka akcja ma miejsce, to teraz może zróbcie wejście w nogi zaraz ze sprowadzeniem. Jeśli tak by to wyglądało, wszystko jest w porządku, czyli rzut następuje w zasadzie zaraz po rozpoczęciu akcji. Jak mówię, jeśli występuje jakakolwiek obrona, widać, że akcja by miała mieć miejsce daleko poza obszarem bezpieczeństwa, to powinien sędzia natychmiast przerwać ze względu na bezpieczeństwo zawodników. Dobrze, przejdźmy do przejść gardy. Przejście gardy, no, jak sama nazwa wskazuje, ma miejsce jedynie jeśli zawodnik przejdzie z pozycji zamkniętej gardy, różnych rodzajów gardy, otwartej, pajęczej, bądź też półgardy. Czyli jeśli ten z dołu kontroluje nas przed przejściem, broni się dwiema nogami, bądź też jedną nogą. Teraz zaprezentujemy przejście gardy. Po przejściu musi widać, że Damian ominął nogi Pawła, kontroluje go w pozycji bocznej. Kontrola musi trwać przez 3 sekundy i tu nie ma znaczenia, czy jest to pozycja boczna, tak jak teraz, że Paweł jest na plecach, czy Paweł będzie leżał na boku, zwrócony do Damiana, czy też będzie w pozycji północ-południe Damian. Po 3 sekundach sędzia przyzna Wam 3 punkty za przejście gardy. No i kolejny raz podkreślam to, co już było mówione wcześniej. Punkty są nie za pozycję boczną, ale za przejście gardy i ma to związek z kolejną akcją, która jest punktowana za 7 punktów. Oczywiście jak dużo innych akcji też często rodzi kontrowersje. Ma miejsce wtedy, kiedy Damian przejdzie prosto do dosiadu. Następuje przejście, w tym momencie sędzia liczy 3 sekundy. Po 3 sekundach następuje zapunktowanie za 3, za przejście gardy i natychmiast te 3 sekundy były równocześnie liczone do stabilizacji dosiadu i 4 punkty są za dosiad, czyli cała akcja po 3 sekundach jest za 7 punktów. Często możecie zobaczyć, że sędzia pokaże 3, trzyma, w tym czasie zawodnik z dołu może nawet uciec, sędzia pokaże te 4, które mu się należą, temu z góry, no po prostu stolik musi w tym czasie zareagować, czyli
Ludzie z boku często nie wiedzą, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. No teraz już wiecie, że przejście jednocześnie do pozycji dominującej, jaką jest Dosia, czyli 3 i 4 punkty, akcja za 7. Ostatnim aspektem, który chcę poruszyć, będzie punktowanie, jeżeli ten z dołu wróci do półgardy. Nastąpiło przejście. Powiedzmy, że została już przez 3 sekundy ustabilizowana boczna. Teraz Paweł wraca do półgardy. Damian, jeśli natychmiast po tym powrocie przejdzie, to nie ma punktów. Czyli tu mamy boczną pozycję. Wcześniej to było zapunktowane za 3. Paweł, może powtórzycie to za chwilę jeszcze raz. Poczekajcie chwilę. I teraz Paweł ucieknie do półgardy, ale półgarda nie będzie przytrzymana przez 3 sekundy. Zaraz nastąpi kolejne przejście. Ta akcja jest bez punktu, bo po prostu nie było, Paweł nie był w stanie przez 3 sekundy co najmniej jedną nogą zablokować przeciwnika przed przejściem, czyli to nie jest punktowane jako osobna akcja. Inaczej niż jak ta sama sytuacja miałaby miejsce i Paweł byłby w stanie utrzymać Damiana w półgardzie przez 3 sekundy. Następnie Damian przejdzie, to ma kolejne 3 punkty za przejście gardy. Jeszcze raz. Teraz już przytrzymajcie. Czyli następuje przejście, 3 sekundy, są 3 punkty. Paweł ucieka, jest półgarda. Walka się toczy przez 3 sekundy w półgardzie i następuje teraz przejście, czyli kolejne, oczywiście stabilizacja przez 3 sekundy i są kolejne 3 punkty dla Damiana za przejście gardy. Myślę, że to tyle. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Hey yo, if you got more than $100 in your pocket, hey yo, make some noise in this bitch. 'Cause I'm getting money like a motherfucker, y'all. Yeah.